Yeah! Witam was bardzo serdecznie w odcinku vlogowym, podłogowym. Ostatni raz, albo przedostatni raz w tej lokalizacji, ponieważ czas jest taki, że czas się wynieść. Czas zmienić lokalizację, czas zmienić mieszkanie, czas zmienić coś w swoim życiu. I pół roku wraz z moją obecną żoną, wcześniej dziewczyną, później narzeczoną, mieszkamy w tym mieszkaniu w Warszawie, na śródmieściu Woli, można powiedzieć, bo to jest tak graniczące, że tak powiem, ze sobą dwie dzielnice Warszawy. Właściwie powiedziałbym, że bardziej śródmieście, bo do dworca głównego mam właściwie 10 minut na piechotę albo nawet mniej, a tramwajem to w 3 minuty sobie dojadę, także bardzo blisko. Ale mniejsze o to. Chodzi o to, że czas na zmiany. Zmiana pierwsza jest taka, że znaleźliśmy sobie troszkę większe mieszkanie niż to. Jak widzicie te graty za mną, to możecie sobie pomyśleć, że jest to coś, co może uprzykrzać życie. Mieszkamy w kawalerce, więc jest to małe miejsce, małe pomieszczenie, w którym śpimy. Może jemy niekoniecznie, bo ja jem zwykle przy biurku, tam przy komputerze, ale mamy też kuchnię, gdzie można na przykład spożyć sobie posiłek w kuchni. No ale tak naprawdę wiecie, spanie, trenowanie w tym samym miejscu, można to robić, gdybym miał na przykład tylko kettle, ale z całym tym, z całą tą graciarnią moją, no jest to już troszeczkę uprzykrzające życie, zwłaszcza tej drugiej stronie, która powiedzmy mniej jest zajarana treningiem i korzysta z tego sprzętu, ale wolałaby oddzielić go od takiego swojego życia, bo też druga sprawa, o ile moi znajomi, w większości to osoby trenujące, które, że tak powiem, nic do takiego czegoś nie mają, nawet się same tym jarają, o tyle jej znajomi na przykład, no pewnie też nie chcieliby mieć takiej graciarni w domu, woleliby mieć coś takiego na przykład w innym pomieszczeniu i nie jest to jakoś taki fajny mebel, którym można zaimponować ludziom, którzy po prostu nie trenują siłowo. Tak dalej. Także mieszkanie nowe od stycznia, bardzo się z tego cieszę, bo z jednej strony mam taką nostalgię w sobie, że już 3,5 roku tutaj mieszkamy, jest dobrze, jest miło, przyzwyczailiśmy się do tego miejsca, w jakiś sposób powiedzmy zżyliśmy się nawet z właścicielami tego mieszkania, którzy są bardzo w porządku ludźmi. Swoją drogą, jak Piotrek mnie ogląda, jeden z właścicieli, to pozdrawiam. Natomiast no trzeba zrobić ten krok do przodu, bo jeżeli powiedzmy chcemy, że tak powiem, nie wiem, polepszyć jakość swojego życia, może w przyszłości założyć rodzinę, może, no nie wiem, po prostu lepiej społecznie żyć z ludźmi. Chodzi mi o to, że jeżeli chcemy zapraszać częściej znajomych do siebie, no to taka graciarnia w salonie czy w pokoju, powiedzmy, gościnnym też nie jest najlepszą opcją. Więc trzeba coś zmienić. A jako, że życie jest krótsze niż dłuższe, z każdym dniem, to trzeba podejmować decyzję dosyć szybko, mimo tego, że czasy mamy jakie mamy, trzeba machnąć na to ręką i tyle. Dlatego ja podczas tego gadania pewnie pokazuję wam też ujęcia z treningu, bo to są ostatnie też treningi tutaj robione. Później właśnie, w tym nowym mieszkaniu, jako że będą dwa pokoje, no to będę miał siłownię w oddzielnym pokoju, a w oddzielnym pokoju będziemy spać, będzie tam komputer, wiadomo, przyjmowanie gości i wszystkie inne rzeczy i pewnie tam będziemy robić sobie vlogi, a siłownia będzie po prostu pod treningi i tyle. No i będzie to dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, bo tutaj, mimo iż mieszkamy w kawalerce, ten pokój jest duży. To jest spory pokój. Jak tutaj, powiedzmy, sztanga tam stoi pionowo na koło sprzętu. Mogę ją wyciągać jak mi się żywnie podoba, bo mam dużo miejsca. Natomiast w nowym miejscu będę miał mniej obszaru po bokach i będę musiał uważać, żeby nie zrobić, nie wiem, mieszkaniu żadnej krzywdy, żadnej dziury w ścianie. Po prostu będę musiał się z tym pilnować. No ale opowiem wam o tym, jak już się przeprowadzimy za jakiś czas. Natomiast w dzisiejszym odcinku jeszcze kilka jest tematów do poruszenia. Chciałem odnieść się do tematu cyberpunka. Nie wiem, czy ktokolwiek z was gra, interesuje się tym. Ja nie jestem takim, że tak powiem, rasowym graczem, który spędza na graniu w gry komputerowe, nie wiem, kilka godzin dziennie. Myślę, że nawet godziny dziennie nie spędzą. Kupiłem tego Nintendo Switcha jakiś czas temu i na nim faktycznie gram praktycznie codziennie pół godzinki, 15 minut,
45 minut, w zależności od tego, ile mam czasu na granie na nim. Natomiast Cyberpunk jest grą, którą na pewno kupię i na pewno będę ogrywał na komputerze. Jednak kiedy to będzie? No nie będzie to na pewno w tym roku. Będzie to może w styczniu, może w lutym, może w marcu. I nie jest to związane raczej z tym, że Cyberpunk jest w stanie technicznym, w jakim jest. Ponieważ mi to specjalnie nie przeszkadza. To jest raczej związane z tym, że po prostu mam Switcha, mam sporo gier do ogrania na Switchu i mi się nie spieszy z niczym w tym przypadku. Pamiętam, z Wiedźminem 3 było podobnie. Wiedźmina 3 nie kupiłem na premierę. Kupiłem kilka dni po premierze, jak wychodziłem ze szpitala, bo stwierdziłem, że muszę sobie jakąś przyjemność sprawić po tym siedzeniu w szpitalu przez tydzień i kupiłem sobie Wiedźmina 3 i zacząłem w niego grać. Natomiast jeśli chodzi o Cyberpunka, to tak jak mówię, kwestie techniczne nie są dla mnie problemem. I tutaj obejrzałem chyba, nie wiem, z 6-7 recenzji i polskich, i zagranicznych tej gry, i gameplay, i oglądam sobie Roka, i oglądam sobie filmiki Roya z tego, jak pokazuje Cyberpunka, i kilka live'ów oglądałem. Ja wiem, z czym tą grę się je. Widziałem dziesiątki filmów z tym, jak gra chodzi na PlayStation 4 i na Xboxie. I zdaję sobie sprawę, że chodzi ciulowo. Wygląda ciulowo, ma dużo bugów. Klatki, no wiadomo, gra klatkuje, tnie się, czasami się zawiesza i tak dalej, jest mnóstwo problemów. Ja ogólnie nigdy nie miałem PlayStation 4 i raczej bym nie kupił, dlatego wiem, że na komputerze mi to i tak będzie dobrze chodzić. Co nie zmienia faktu. Jeśli chodzi o wydanie tej gry, ja tak jestem bardzo wyrozumiany. Ja nie jestem graczem od dzisiaj i ja przerobiłem naprawdę dużo gier. I niejednokrotnie spotkałem się z tym, że ona była w jakimś słabym stanie technicznym na premierę, ponieważ w ostatnich, powiedzmy, 5-6 latach ja kupiłem jakieś 7-8 gier w preorderze. Było to na przykład For Honor, był to Tekken 7, były to dwa dodatki do Guild Warsa, co ja tam kupiłem? The Crew kupiłem, jeszcze jakieś gry Ubisoftu. Było sporo ogólnie gier, teraz wszystkich nie pamiętam. I niejednokrotnie było tak, że na premierę gra się po prostu krzeczyła, psuła, coś było nie tak. I zawsze dawałem szansę, nigdy nie chciałem żadnego zwrotu pieniędzy. Po prostu jestem na tyle starym graczem, no mam 30 lat, to nie jest jeszcze aż tak dużo, ale ja gram w gry od lat ponad 20. No i prawda jest taka, że stare tytuły na moim komputerze, jak miałem pierwszy swój komputer stacjonarny, peceta, który nie był zbyt mocny i przez lata nie był w żaden sposób upgrade'owany. Nie było nowej karty do kupowania RAMu. Raz było do kupienia RAMu, pamiętam. 128 giga, kość. 128 mega, tak? 128 mega. Tak, pamięci RAM było dokupione. I pamiętam, jak grałem w Need for Speed'a Undergrounda 2. I ta gra mi lekko klatkowała, to jest po pierwsze, i grałem na średnich detalach. A po drugie, poziomy, wyścigi wczytywały mi się po kilka minut. Ja nie narzekałem na to kompletnie, po prostu grałem. 3 minuty czekałem, aż mi się wyścig włączy, czekałem i grałem, miałem z tego radochę. Wiele gier w swoim życiu grałem na minimalnych detalach, grałem w różne MMO, które chodziły mi w 15-20 klatkach i grałem w takie gry. I nie miałem z tym problemu. Ja wiem, że dzisiaj ludzie oczekują czegoś lepszego i nie wypada takiemu studiu i takiemu projektowi, jak jest Cyberpunk, no i studiu, jakiemu jest CD Projekt Red, takie coś wydać, ale z drugiej strony mi się po prostu wydaje, że ten taki i hejt, i pojazd po tym studiu i tak dalej nie jest na ten moment potrzebny i ja bym w ogóle nawet nie próbował tego robić, ponieważ uważam, że ludzie, którzy tam pracują, w 95% powiedzmy procentach, albo 9% nawet, są to osoby, które po prostu nad tą grą pracowały, tworząc ją i nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o jej wydanie. Oni pewnie zdawali sobie sprawę, większość z nich, że ta gra potrzebuje jeszcze, nie wiem, pół roku na przykład, albo roku, żeby zaoferować to wszystko, na co gracze czekają i żeby działać tak, jak miało to działać. Takie jest moje zdanie, więc ja bym nie hejtował tych ludzi. Pewnie ten zarząd, pewnie te osoby na górze odpowiadają za to, że Cyberpunk był kilka razy przekładany, chociaż to akurat pewnie dobrze, bo jakby był wydany w kwietniu, to by w ogóle była całkowita porażka, nawet na komputerach. I za to, że został mimo wszystko wydany w tym roku, w takim stanie na konsolach starej generacji przede wszystkim. Jestem zdania, że CD Projekt to naprawi. Naprawi to pod tym kątem, że po pierwsze wyeliminuje bugi ze wszystkich wersji, ustawi klatki
przynajmniej na tym poziomie 30 FPS-ów w konsolach starej generacji. Natomiast nie oczekiwałbym, że na PlayStation 4 ta gra będzie świetnie wyglądać. Moim zdaniem ona będzie wyglądać gorzej niż low na komputerze. Takie jest moje zdanie. Będzie po prostu niska rozdzielczość, mniejsze pole widzenia, pop-upy tekstur i ludzików, powiedzmy, doczytywanie się tekstur dalej będzie, tylko powiedzmy w mniejszej skali. Po prostu ta gra to nie ten poziom optymalizacji. Wszystko było robione za wcześnie. Mam jeszcze jeden ciekawy temat do poruszenia na koniec odnośnie biegania. Bo wiecie, sporty siłowe priorytet i tak dalej, a ostatnio poruszyłem temat, że biegam, no i co? I warto by coś było ciekawego pokazać na ten temat. Na przykład coś z butami związanego. Ostatnio zgłosiła się do nas firma, która się nazywa Topo Athletic. Jest to amerykański producent butów. Nie wiem, może znacie tą firmę i ich logo. Takie jest ich logo. Dostałem od nich sampla butów, nie odnośnie kanału YouTube'owego, bo tak mi się firmy nie zgłaszają z butami do biegania, bo mnie nie kojarzą pod tym kątem, tylko po prostu ze sklepu. Dostałem sampla sobie do biegania, do testowania dla siebie i myślimy o tym, żeby ta marka była w naszym sklepie sportowym. I chciałbym, żeby ta marka była w naszym sklepie sportowym z kilku powodów. Jak wiecie, ja jestem fanem butów minimalistycznych, takich jak na przykład Merrell Vapor Glove. Mam tych butów, mam w pracy jeden model Vapor Glove, w domu mam drugi. Używałem go do treningów personalnych i czasami do treningów siłowych w domu. Natomiast oprócz Merrella jest też parę innych firm, które robią w miarę buty minimalistyczne i buty przystosowane do naturalnego kształtu naszej stopy. A nasza stopa, jak możecie zauważyć, jest taka, można powiedzieć, rozplaśnięta. Nasze palce są rozłożone. Nasza stopa nie wygląda tak, nie są palce ściśnięte, tylko jak sobie stoimy, te palce są rozłożone w taki, można powiedzieć, naturalny kształt, dosyć szeroki, tak? Zajmujący taki obszar, a nie taki obszar. No i tak, od Topo Athletic dostałem model, to jest do biegania akurat w górach. Wygląda w ten sposób, w ogóle fajna kolorystyka. I zobaczcie sobie na górze. Widzicie to miejsce na palce, przód cholewki? Ono właśnie ma tak zaobloną część, że tu mamy duży palec i mały palec, ta odległość jest bardzo naturalna, dzięki czemu nasza stopa w środku, w tym obszarze, tylko w tym obszarze, o tym nie mówię, w górnym obszarze jest rozłożona naturalnie, dzięki czemu po prostu biega się naturalnie, bo tak naprawdę większość butów do biegania jest tak splaśnięta tutaj. I czy to jest zdrowe dla stopy? Nie. Pytanie, dlaczego ludziom schodzą paznokcie z małego palca, z dużego palca, podczas biegania na przykład? Czasami też z tego długiego palca, w zależności jaki macie rodzaj stopy, czy to jest stopa rzymska, egipska czy grecka, to te paznokcie schodzą różnie, ale zazwyczaj jest to duży palec bądź mały. Zwykle związane jest to po pierwsze ze złym doborem butów, jeśli chodzi o długość, bo wiemy, że buty do biegania dobieramy troszkę większe, o pół centymetra do maksymalnie, moim zdaniem, centymetra zapasu. Czyli pół centymetra do cały rozmiar większe niż te, w których chodzimy. Druga sprawa, albo większe niż te, który rozmiar mamy naturalnie. Druga sprawa, buty, które są wąskie, sprawiają, że nasze palce są ściśnięte. Nawet jeżeli mamy z przodu trochę luzu, te pół centymetra, ale te palce dalej są ściśnięte, to dalej jest ryzyko tego, że podczas pracy długiego wybiegania nasze paznokcie mogą po prostu uszkodzić się, po prostu takie naprężenia wystąpią, że pojawi się krwiak, paznokieć zejdzie i tyle. W takich butach schodzenie paznokci jest właściwie niemożliwe. No nie wiem, jak by mogło być możliwe. Musiałaby stopa się bardzo przesuwać i pracować w bucie. Ale po pierwsze, dobieramy but sobie troszkę dłuższy, a po drugie jest szeroko. Więc skoro nasza stopa może pracować na szerokość, nasze palce mogą się rozczapiżać w środku, to jest w 100% zdrowe i bezpieczne. I ja jak najbardziej coś takiego chciałbym sobie postosować, w ogóle tak w skrócie. But bardzo fajnie wykonany, podeszwa z Vibramu jest super. Płytka w środku dla usztywnienia i poprawienia dynamiki. I niezła amortyzacja, więc kurczę, i bardzo lekki jest ten but. Także świetna rzecz, którą będę testował, może jak pojadę do rodziców sobie wezmę i pobiegam sobie tam po polach, po łąkach w tym butku, żeby go potestować. Nie wiem, jak wy się do czegoś takiego odnosicie, ale na przykład ja w sklepie spotykam się z tym, że wiele osób niestety narzeka na szerokie buty, co nie jest wcale złe. Jeżeli byście chcieli odcinek
dotyczący doboru butów do biegania pod kątem szerokości, albo, no nie wiem, taki pełny odcinek doboru butów pod kątem biegania. Może nie będę kręcił tego na swoim kanale, bo jak ruszymy z kanałem naszego sklepu, to tam się on pojawi. Ale jeżeli interesują Was szerokie buty z przodu do biegania i dlaczego są zdrowe i warto takie kupić i wypróbować, dajcie mi znać w komentarzach, a taki odcinek dla Was nagram. No i to tyle z mojej strony. Słuchajcie, na sam koniec. Wszystkim Wam życzę wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych osób. Oczywiście, jeżeli nie chcecie narażać najbliższych Waszych osób w związku z tym, co się dzieje i z nimi spotykać na święta, to po prostu życzę Wam spokojnych świąt w najmniejszym gronie, jakie potrzebujecie do tych świąt, żeby je spędzić. A druga sprawa, życzę Wam też spokojnego Sylwestra. Z tego, co zauważyłem, Sylwestra nam rząd odwołuje. Szkoda komentować w ogóle to. Także Sylwester chyba z Netflixem będziemy mieli z żoną w tym roku. No dobra, także do zobaczenia po świętach. Jeszcze nie wiem, w jakiej lokalizacji. Także okaże się za trochę ponad tydzień. Trzymajcie się i cześć.